Cześć, ja jestem Dotrek i witam was w pierwszym odcinku z Cywilizacji, jakim pełnoprawnym. Dodatek Brave New World, nowy dodatek, właśnie go zakupiłem i przed chwileczką nagrałem odcinek, ale powiedziałem sobie tak: Boże, jak ja nie ogarniałem, byłem tak dziwnie nieprzytomny, że jednak postanowiłem, że nie będę go wstawiał, z racji tego, że jest taki początek serii, więc powinienem was tak bardziej zachęcić, nie? Po pierwsze ogarnąłem właśnie, co to jest religia i jest to super. Na serio. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Dodatkowe informacje. Wiecie co, właśnie mam pod skrótem, ale religie są naprawdę bardzo kompleksowe i dużo mogą robić. Kształtują nasze wpływy i jest to super. Mogę ulepszyć swoich włóczników do drugiego poziomu wyszkolenia w trudnym terenie. Zrobię to, bo jest jednak tutaj sporo lasów, więc będą mieli. Będą łatwiej walczyć. Chociaż te lasy to będzie trzeba wyciąć zaraz. A właśnie, dużo zmian zostało dodanych. Ja nie wiem dokładnie, jak to było, gdyż zakupiłem dodatek. Ten najnowszy. Doszło tutaj całkiem sporo rzeczy i nie wiem, czy wiara była również zawartością tego dodatku, czy jest to z pierwszego, no tak czy inaczej, nieważne, okej? Ale pojawiły się tutaj różne nowości. Jestem nieźle podekscytowany. Tutaj jest marmur, srebro. Oczywiście te bogactwa już znam, bo były w podstawowej wersji gry. Natomiast są trufle. Tego nigdy nie widziałem i wątpię, że jest to zawartość podstawki. No właśnie, gram polską przede wszystkim. W nowym dodatku wreszcie możemy zagrać Polakami. Super, naprawdę super. Naszym przywódcą, takim głównym Polaków jest Kazimierz Wielki. Kazimierz III Wielki. Tak więc super. A właśnie, mamy również husarię i jest fajnie. Jest naprawdę fajnie. Fajnie jest tak grać własnym krajem. W takiej grze. Okej, odkryłem już górnictwo. Pokorni dziedziczą ziemię, lecz nie prawa do jej zasobów naturalnych. Okej, możemy już budować kopalnie i karczować lasy. Czas wybrać następną technologię. Poszedłbym. Zresztą sprawdzę co i jak. Bo wiele rzeczy zostało dodanych, więc muszę ogarnąć. Posąg Zeusa. Kultura wymaga honoru. Wszystkie jednostki zyskują 15% siły bojowej podczas atakowania miast. To jest dobre. To jest dobre, ale ja mimo wszystko poszedłem teraz. Nie, żeglugę zdecydowanie w tej chwili. Żegluga mi jest zdecydowanie w tej chwili niepotrzebna. Ale może. Nie, murarstwo. Bo w końcu te kopalnie i będziemy mogli zbudować mur oraz piramidę. Kogo mamy bez rozkazów? A niech. Niech oni się tam leczą w tej Warszawie. Bo niech chcę, żeby mieli pełne HP. Jak widzicie, troszeczkę nas tych barbarzyńców prześladuje. Oni atakują całkiem dużo. I troszeczkę nas nękają. Jest jeden obóz w tym miejscu. Drugi tutaj. Na dodatek, po tym, gdy założyłem Warszawę, bo Warszawa jest stolicą, naokoło było wiele starożytnych ruin, w których poodkrywałem technologię oraz nawet obywatela jednego, który zasilił szeregi Warszawy, dzięki któremu się rozrosła. Także naprawdę świetny start miałem, ale postanowiłem wam go nie pokazywać, bo był nudny jak cholera. A mimo wszystko teraz, gdy są te dwa miasta, to rozgrywka jest bardziej dynamiczna. Jeżeli jakkolwiek ta gra może być dynamiczna. I tak, już zabiliśmy tych wojowników, którzy byli pod Warszawą. A czy mój zwiadowca w ogóle jeszcze żyje? Nakazałem mu. To dobrze nie wróży. Zdecydowanie nie. Nie zauważyliście, jak polskie te jakby kolory są podobne do tych barbarzyńskich? Tak nie wiem. Dość podobne. Dobra. Czy oni. Nie, no na pewno.
zaatakują tych zwiadowców ci łucznicy. Naprawdę ich sztuczna inteligencja mnie poraża. Ale przynajmniej mamy połączenie między Warszawą i Krakową. Jeden plus w tej turze. Na szczęście robotnicy są troszeczkę mniej głupi. Nie narażają się na takie niebezpieczeństwo. Tylko mam nadzieję, że nie przejdą tutaj z lewej strony, bo... Dobra. Nieważne. Nie będę się denerwował. W ogóle co oni tutaj kombinują? Bez kitu. No, come on. No i jeszcze tamtych... No super, po prostu super. Tutaj są Arabowie. Dokładnie, ten koleś. W ogóle świetne tło jest naokoło, świetna animacja jakoś tak. A właśnie, chciałem wam pokazać jeszcze kogoś. Nie wiem dokładnie, kto to był, ale... Dobra, nieważne. Zobaczymy to i tak w dalszej fazie gry, ale... Był jakiś przywódca i... Był na takim, był na tle jakiegoś palącego się miasta. Mówił, żeby nie szukać problemów. Całkiem śmiesznie to wyglądało. To było bardziej sytuacyjne chyba. Okej, okay, Arabowie również zwiadują w tym miejscu. Całkiem fajna lokalizacja jest. A właśnie, wiecie co? To jest... Kurczę, no. Oni nas zabiją. A może nie? W ogóle mam takie spostrzeżenie, że jednak ci barbarzyńcy mogliby troszeczkę rozsądniej gospodarować tymi swoimi zasobami, bo na ogół po prostu się wyniszczają, usiłując napadać na te państwa miasta lub nas tutaj. I zupełnie łatwo możemy ich pokonać. Ale to dobrze. Jedynym ich plusem, w tym mają przewagę, że jest ich całkiem sporo. No i co? Na początku są strasznie wkurzający. Na przykład wysyłałem z Warszawy w miejsce Krakowa przyszłego zwiadowców i nagle im się barbarzyńcy pokazali, ale na szczęście zwiadowców nie uszkodzili jakimś cudem, choć mogli. Natomiast moi zwiadowcy polegli, niestety. No ale takie... Czasami smaczki ta gra nam oferuje. A zresztą, strata jednej jednostki to tutaj nie jest porażka. Uwierzcie mi, dzieją się gorsze rzeczy. Yeah, wielka biblioteka. Harun Ar-Rashid wchodzi w epokę klasyczną. Właściwie kto to jest? To jest ten koleś z tej Arabii, czy kto? Tak. Dobra. Nie wiem, jak te świnie mnie denerwują, ciągle jakieś dziwne dźwięki wydają. Zupełnie się nie przyzwyczaiłem, że w cywilizacji one są. Inwestorzy nie są już potrzebni Manili. A właśnie, mogę mi wysłać złoto, zapomniałem o tym. Muralstwo, super, mamy muralstwo. Następne badania. Teraz mam pewien problem, zupełnie nie wiem, w co pójść. Tak jak na ogół jakoś miałem o tym jakiekolwiek pojęcia, teraz ten nowy dodatek jakby troszeczkę mnie mi pomieszał. No tak wam powiem, bo nie wiem, obróbka brązu. No, obróbkę brązu wezmę, bo odkryje się nam żelazo i później, gdy będziemy zakładać trzecie miasto, to już chciałbym mieć dostęp do tego żelaza. No bo jeżeli jest żelazo, to też są jednostki dobre. Ale tu jest fajny teren. Bez kitu, ja bym chciał się tutaj osiedlić. Fajna pustynia, ale też również bardzo dużo skarbów i... Znaczy, minerałów i tego. No. Surowców strategicznych. Tak. Wybroniłem się. Ale to zobaczymy, bo w sumie jak Kraków się rozrośnie, to mam w planach, aby on objął również tutaj te barwniki, kamienie szlachetne i jeszcze te dwie rudy miedzi, które są w tym miejscu. Na dodatek w Warszawie buduje mi się Stone Age,
I ono ma chyba coś wspólnego z religią, jeżeli się nie mylę. A jeżeli tak, no to wybaczcie, ale musicie mi dać taką lekką taryfę ulgową, przynajmniej przez pierwsze 3 odcinki. Bo wiecie, trzeba to wszystko poznać od nowa. Tak naprawdę w tym pilotażowym filmiku z cywilizacji, wiecie, tak, rozgrywałem takiego wielkiego eksperta, a teraz, jej, jestem jak małe dziecko. Bo nic, zupełnie nie wiem. Teraz tak. Karawana, a właśnie, zakłada między dwiema cywilizacjami lądowe szlaki handlowe przenoszące złoto. I właśnie ja to chcę teraz zrobić. I tę karawanę wybuduję. Ale najpierw spichlerz. Najpierw spichlerz. Zdecydowanie. Więc może w Warszawie, gdy się skończy Stone Age, to wybuduję połączenie na przykład z Almaatą. To by był nawet niezły pomysł, wiecie? Kraków prosi o futra. Co? Jakieś burżuje. Żadnych futer wam nie dam, jesteśmy ekologiczni. A zresztą nie mamy tutaj lisów. Nie możemy założyć obozowiska. No a tamci już uciekli, mieli budować. No widzicie, ci robotnicy wcale nie są tacy głupi. Każde założone przez ciebie miasto zwiększa koszt kulturalny przyjęcia ustroju o 33% mniej niż normalnie. Dodatkowo rozpoczyna złotą erę. Super. Albo merytokracja. Wezmę Republikę, bo będziemy mieli więcej produkcji. To jest akurat dobry pomysł. Natomiast... No i troszeczkę mnie martwi, że ci robotnicy odeszli, bo oni coś tam mieli budować. A właśnie, ci robotnicy zaraz... o Boże. Nie chcecie wiedzieć, co się stało przed chwilą. Ci robotnicy powinni również budować szlak handlowy właśnie do tej Almaaty. Też nie jest on chyba potrzebny. A zresztą odkryjemy to właśnie w dzisiejszym odcinku. Ja bym im nakazałem, żeby robili automatycznie, a teraz to się anulowało. No niedobrze. Ej, nie, nie im. To za debile małe. Cześć. Chociaż jeżeli już tutaj jesteśmy, to... Okej, mamy brąz, ale... Dobra, teraz już ich wykończymy. Raczej. Też mamy niewielką wygraną. Ale oni są teraz wyszkoleni do tej walki w terenie. W takim razie... No i został jeszcze ten jeden. Następnie... Matematyka. Budownictwo. Dobra, wezmę pismo i to będzie na tyle z tych technologii starożytności. Żeglugę wynajdę później, gdy będę miał taką potrzebę. A póki co jakoś tak, no... Wolę się w tym terenie. W tym terenie tutaj... rządzić. I nie mogę się doczekać, jak to będzie z tą religią. Stanę z tymi włócznikami ciut dalej od Warszawy, żeby mieć na pulsie, co tam, gdy będą sobie ci barbarzyńcy wychodzili z tego obozu. Zaraz będzie trzeba go też zlikwidować. Ale no teraz jakoś tej armii nie rozwijam, bo się buduje i... A tamci co? Ej, gdzie oni poszli? A ich nie ogarniesz, ich nie ogarniesz. Dobra, w tej chwili możemy również zabudować kaplicę. Okej, będziemy mieli punkty do wiary. Naprawdę chcę tą wiarę i może nawet nie jest ona teraz aż tak bardzo potrzebna, ale... Wybudujemy kaplicę, bo chcę zobaczyć, co się stanie, jeżeli w ogóle cokolwiek się stanie. Za 5 tur również odblokują nam się ci ta karawana. Najbardziej wykształceni ludzie. Ups, jestem na 7. miejscu.
No, oczywiście, już wyszli. No, dlaczego to są włócznice? O, już nie ma obozu. Super. Ci z Songhaju to zlikwidowali. Więc wreszcie będzie tutaj spokój. Więc na szczęście również sąsiednie cywilizacje zajmują się problemem. Problemem barbarzyńców, dzięki czemu troszeczkę też nas odciążają i dzięki nim ataki na nasze miasta już nie będą tak częste. Ale ich ładnie ostrzelaliśmy. Szkoda, że ten jeden został. Już mogliby się ci nasi łucznicy wysilić troszeczkę bardziej. W ogóle wspominałem wam, że Polska ma tutaj husarię, nie? Świetna jednostka. Okej, okay, mamy pismo. Książka zabija rozsądek. Ten, kto niszczy dobrą książkę, zabija rozsądek. Super. Dobra, wybiorę badania. W tej chwili proponuję nam matematykę lub jazdę konną. Ja wybiorę matematykę. Dlaczego nie? Później może pójdziemy w filozofię. Zobaczymy. Właśnie na początku chciałbym odkryć te nowości, aby później skupić się na rozwoju armii. Powinniśmy wybudować w naszych krajach ambasady. O kurde. Wiecie co? Tak. To jest czas, gdy Detrak odblokuje się na stosunki dyplomatyczne. W ambasadzie mogą być również szpiedzy. I się z tym liczę, ale... Okej. Okay. Zgoda. Nie wiem, nie ufam mu zbytnio, tak mi się nieprzyjemnie z oczu patrzy. Natomiast... Elita kulturalna Hanoi poszukuje czegoś, co rzuci ją na kolana. Uważają, że piramidy doprowadzą do wielkiego oświecenia. Jeżeli uda ci się je zbudować, otrzymasz sowitą zapłatę. Ej, super. Ale w tej chwili... Zbudowała się ta... Okej. Okay. Mamy wiarę. Jeden punkt? Nie, 14. Nadal niezbyt, znaczy już powoli coś mi tam świta z tą wiarą, ale musimy dać czas. Tak więc w tej chwili może wybudujemy spichlerz, aby to się jednak... Aby ta żywność tutaj była. No, no to tylko 8 tur, albo nie. Właśnie te piramidy. Czy w ogóle Stone Age zostało wybudowane, czy to gdzieś znikło? Dobra, ale niech budują się te piramidy. W Krakowie natomiast... pomnik, bo on przyspieszy produkcję. A tak właściwie przecież ja w Krakowie budowałem karawanę. Co się z nią stało? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. O, Warszawa się rozszerzyła, super. Tak więc teraz przebrniemy przez te tury. Jej, w sumie te miasta już dużo. Rozrastają się te imperia im trochę. Czy ten polski wygląd miast jest jakiś inny? Tak, troszkę inny. Na pewno inny od tych arabskich. Ale nie jest jakoś taki super specjalny. No, ale czepiam się chyba troszeczkę, nie? Zdecydowanie za bardzo się czepiam. A... Ciekawi mnie jednak, co jest po drugiej stronie. A właśnie, czy my odkryliśmy już... No i super, wybudowali się tamci. No do czego to zrobili? Nie mamy żelaza. A tutaj jest 6 aż... Kto to jest? Jawata. Irokezi. Ja nie mogę. No to super. Tak więc chyba już wiem, z kim będę teraz pierwszy walczył.
Może nie teraz, ale jednak w przyszłości te tereny. Zależy mi na nich. Ojej, mamy ujemne. Ujemne złoto. Gdzie trzeba coś z tym zrobić zaraz? Hanoi i Imperium Irokeskie zostały sojusznikami. Gdzie jest Hanoi? Tam jest Hanoi. Spoko. Alma-Ata chce, aby zastraszono Hanoi. Ja nie mogę, jakie intrygi. Jej. Dobra, możemy wybrać produkcję w Krakowie. Karawana. Bo chciałbym zawiązać z kimś szlak handlowy. Mam nadzieję, że ta karawana gdzieś kurczę tutaj będzie, no no. Wypadałoby. O właśnie, to jest to tło, chciałem wam je pokazać. No w ogóle o co chodzi? Przyjmij ambasadę. Nie wiem, wiecie co? Nie, jemu nie. A co mi tam? Wolę z tymi Arabami tutaj. A właśnie, to jest dobry pomysł. Bo na przykład, gdybym zaprzyjaźnił się z Arabami i wtedy razem z nimi wywołał wojnę przeciwko plemieniu irokeskiemu, to nawet nie byłoby takie głupie. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle, gdzie ci moi robotnicy idą? O, odkryliśmy matematykę. Jesteśmy w klasycyzmie. Możemy ustrój przyjąć, fajnie. Tak mi się wydaje, co by tutaj zrobić? Moglibyśmy zrobić kolejne miasto, stworzyć kolejne miasto. Więc wezmę tutaj wspólne rządy, które mi się pojawią. To się pojawią osadnicy. Pod Warszawą gdzieś. O, już to nawet się zrobiło. O, masz wystarczająco dużo wiary, aby założyć Panteon. I tak fajnie, wreszcie możemy coś zrobić. Bóg wojny. Okej, muszę się zastanowić nad tym. Bogini łowów, bogini miłości. Plus 2 do wiary z kamieniołomów. A to tak. Aha. Jest troszeczkę podobne do tych technologii również. Znaczy do ustrojów. Musimy jednak wybierać, a później to ma wpływ na przyszłość. Dobra, czekajcie. Kraków zaraz będzie miało 3. Więc plus Bóg Rzemieślników, albo. Jej. Dobra, wybiorę tego Boga Rzemieślników. Dobra. Yeah, więc w końcu w coś wierzymy. Mamy Boga Rzemieślników, super. Wybiorę badania kolejne. Zorientuję się co i jak. Budownictwo. Łucznicy z łukiem kompozytowym. Kompozyt. Chyba skrót. Klasyczna jednostka piechoty atakująca z dystansu. Więc dobra. Przez to budownictwo będziemy mogli to zrobić. Również inżynieria się wtedy odblokuje. A, i obróbka żelaza. Żelaza. Spoko. Naprawdę spoko. Teraz tak. Tu jest jakieś miasto. Ale... też nie chciałbym zakładać jakiegoś miasta daleko od tej, od tych naszych miast, które już istnieją. Ja wrobiłem. Postoję troszeczkę z tymi moimi osadnikami pod Warszawą i gdy produkuje mi się jakiś... albo nie, przejdę się... O, Kraków się rozrósł. Więc teraz również w nim będzie przyspieszona produkcja dzięki naszemu bożkowi.
Nie, no ta wiara to jest naprawdę fajne urozmaicenie. Podoba mi się. Dodano wierzenie reformacyjne. Nieznana cywilizacja dodała reformacja. Katolicyzm. Okej. Jednak mogłem jakąś tam świątynię wybudować szybciej, to wtedy te wyznanie mógłbym stworzyć wcześniej, no ale. Ach, zastanawiam się. A tutaj jeszcze nie byłem, właśnie. Jak na ten południowy zachód od Krakowa jest to wszystko zamazane, a jakoś. Jakoś zupełnie to przeoczyłem, więc może tam są jakieś surowce. Bo tutaj, kurczę, naprawdę te Grand River tak się wybudowało chamsko, dokładnie tam, gdzie ja chciałem mieć miasto. Brytni. Ale jednak Polska już powinna się zacząć rozrastać. No i oczywiście barbarzyńcy. Mamy piramidy. Niech ból śmierci, którego zaznasz, wejdzie w me ciało. Jam jest Bóg Tem, najznamienitsza część nieba, a chroni mnie moc, która na zawsze jest wśród wszystkich. Okej, mamy piramidy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mi się podobało. Ja nie wiem, co się stanie z tymi moimi łucznikami. Tamci ich zaraz im coś zrobią. Skubańce jedne, o. A dostaliśmy nagrodę za ten. Za piramidy. Również robotników. Tak więc. Mamy już naszą siłę roboczą do budowania ulepszeń w miastach. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Tak więc co? Do zobaczenia w następnym. Siemanko!